Hej, drodzy widzowie, w kolejnym odcinku na kanale. Dziś śmigamy sobie, jak widać, supermoto, ale nie oczywiście sami. Jedziemy po Nikodema, który już w sumie na mnie czeka, a ja jak zawsze się spóźniam, ale to nic. Jeszcze trochę poczeka, ja jadę na stację i widzimy się już za momencik. Ale widzowie, ja mam respekt do tej jazdy motocyklem. Po tak długim czasie z braku jazdy na supermoto. Gdzie jest mój mistrz, władca dwusuwowy? A tu jest! Cześć mój mistrz, władca dwusuwowy. Ja jeszcze muszę zatankować i będziemy śmigać. Ty już zalałeś? Okej. E5 czy E10? E10. Tańsze. No to elegancko, śmigamy. Gdzie jest moje sprzęgło? Coś czuję, że mi zanikło. Bo ja mam tak, że mi tarczę klei na zimnym, nie? Dobra, potem ci powiem. Za bardzo ją kręcę na wysokich. To znak, że dawno nie jeździłem. Dobra, a wracając, dźwigam na gumę, nie? Już się tak w miarę rozgrzał. I akurat jak wstawałem, to mi tarczę rozkleiło. I strzeliło mi ze sprzęgła na końcu. I ledwo wyratowałem. Mówię ci, stary, jak mnie wyzuło, to jakbyś ze sprzęgła na gumie strzelił. Ja muszę sprzedać ten motocykl i kupić KTM-a. Sezon się jeszcze przemęczę. Kiedyś właśnie tak sprzedawałem motocykle po sezonie i brałem od razu inne, nie? No i to był największy błąd, jaki mogłem robić, bo kill został w miejscu. Na DRD-cie przykładowo jeżdżę już trzeci czy czwarty sezon. Nie powiem, że ten motocykl jest jakiś awaryjny, bo kompletnie nic przy nim nie robię. Oprócz takich podstaw, olej, filtry, rożąc ostatnio zmieniłem na nowe, zawory wyregulowałem, to są takie podstawy, wiadomo. A tak to nic przy nim nie robię. No ale jednak, kurde, czuć tą wagę teraz, po takim czasie. Jak ktoś nie jeździł KTM-em, to tej wagi nie będzie czuł. Ja tak miałem, dopóki nie wsiadłem na 400 swojego XC. Jeszcze obiecuję, że sezon ją przytrzymam. Coś może się więcej nauczę. Wtedy ewentualnie będziemy kupować jakieś XC. Czego stoicie, a nie jeździcie? Czekamy. Na co? Na ludzi. To tu nikogo więcej nie będzie. Trzeba jeździć, trzeba upalać, trzeba kurde salta robić. Tu normalnie backflipy. Z tobą jest kąpiątką salto. A czemu nie? Da się. Wszystko się da. Dobra, jedziemy. Wow! Co ty robisz? Jak ty, chłopie, normalnie cyrkle kręcisz? Nie wierzę w to. Wow! Co chłop nie robi? Ale idzie mu, ja pierdolę. Dawaj, dawaj, lecimy razem. Ale coaster chłop wali. Ale to mi się podoba, dwusuwem tak na wolnych obrotach trzaskać. To jest to, to jest to. Co tam? Nagrywa? Tak, ale ci nagrywa powietrze. Ale daj czadu, rękę puszcza chłop. Jaki małpison! Nie, bo importki tutaj lecą. No, przy jeździe na gumie czasem lecą, zwłaszcza jak rękę puszczasz, nie? Powietrze nagrywasz, mówię ci. No nie, patrz. No tak, albo dasz jego od kasku. Trocheczkę! A ja tak nie zrobię już. Za ciężki ten kloc. Ja ani jednego nie zakręcę tym klocem. Przód mam ciężki, nie umiem wyczaić, gdzie to ma taki punkt. To się kręci, bo łatwiej z tyłu usiąść. A to ty na dwusuwie, to ty oszukujesz. Ja na dwusuwie łatwiej się kręci. O. Właśnie, dawaj. Mam się wyprzedzić. A ja czuję, że zawias już jest tak wyje, bo to mi ogólnie lagi ciekną już któryś miesiąc. Ale jeszcze nie, chcę wytrzymać serwisem aż do kampa, bo tak szczerze nie wiem, co pójdzie nie tak, ale po prostu chcę mieć motor jeszcze jeżdżący na tego kampa. Także póki co się za to nie biorę, bo ja wiem, że jak to rozbiorę, to mi 2 tygodnie zejdzie z ogarnięciem tego. Ale jeździ sobie pierwszy, bo będziesz to jebał. Czego? Tego dwusuwa.
Myślisz, że mój oleju nie bierze? Ja też tak śmierdzę, jak cały dzień jeżdżę. Niech ktoś będzie wchodził. Ciekawe, czy mi pionę zbije. A mało brakło! A musnęliśmy się tylko! Nie wiem, ile brakuje. No tak, no nie wiem, czy ja. Na starej oklinie robiłem, a teraz się boję. Siema. Można zdjęcie? No, można. Oklina zrobiłeś? No i nie wiem, o co chodzi. Ale fajnie tak w kosterek lecieć oboje. Ja lecę dalej. Próbuję nowych rzeczy. Siema. To już nie jest na drogę. Czego? Nie, bo nie masz rejestracji, dlatego się pytam. Nie, bo słyszałem, że niektóre crossy w ogóle nie można rejestrować na drogę. No nie, crossów w ogóle nie można rejestrować. A to jest co to? To enduro. A ile mocy? Ja nie wiem, ile ma 400. Tam było majstrowane, cool. Ja to widzę. Nie. Nie? Wszystko seria. Silnikowo, no. Ale nie, no zajebiście na coś. A ja nie? Przez chwilę myślałem, jak się jeszcze tak stało i robię, to myślałem przez chwilę, że się wyjebiesz. Nie, jakbym skarpetki miał z Biedronki, to mi się wyjebało, tak na Lidla to. A za ile kupiliście? Pieniądze lubią ciszę. Nie, bo kurwa też się zastanawiam nad kupnem, ale muszę jeszcze zrobić kategorię kurwa na moto 125. To 125, no już za dwie dychy kupi. Dobra, nie zatrzymujemy was. Siemka. Siemka. Miłego wieczorku. Dzięki. Coraz bardziej pada. O kurde. Nam też nie straszne, ale już jak piorun pierd. Trochę niebezpiecznie tu jechać, bo jesteśmy na otwartej przestrzeni, a tutaj pioruny właśnie trzaskają. Raz się żyje, więcej wolta dostanie, to może spalanie będzie mniejsze. Dawaj chłopaczku czadu. Co nie robi? Nigdy nie odmawiam. To będzie walka z samym sobą. Jak ma wchodzić w rezo, to tak dziwnie przerywa. Ja tu rezo nie ma. Nie ma? I tyle? No dobra. 4. Dobra, no dla czwórce ma to rezo. Ja nie umiem tym jeździć. Czuję jeszcze respekt przed tym i go nie umiem wkręcić. Ciężka, nie? Ciężka. Coś dźwiga! No nie, ja nie mówię, że nie. Wiecie, ja na jego bestę też wsiadłem i też tak ani w coaster nie wchodziłem. A on już wchodzi w takie punkty, gdzie można biegi przebijać. Bez najmniejszych szans.